Dla mnie na przykład wielkim zaskoczeniem, ale z dużą przyjemnością jest to, że sporo osób w tym roku kupiło swoje pierwsze rzeźby. To jest to. Dużą kupiłam. Dużą. I różową. Stan zapalny to metafora eskalujących napięć i kryzysów funkcjonalnych wewnątrz ciała społecznego. O tym jest ta wystawa. Sedno tego odcinka. Dzień dobry. Zwłoki Mai. Monika. Dziś jadziemy dowiedzieć się czegoś o współczesnej sztuce. Przepraszam źle. Monika będzie nas uczyć, czym jest dobra sztuka, a czym nie. I będziemy spać w super hotelu, który był zniszczony granatnikiem Krab w czasie wojny, bo to czytałem. Jest teraz odnowiony, jest przepiękny. Wiesz, że jak ja byłem w podstawówce, to się okazało, że w tej samej klasie, w której się uczyłem, jak to był pocisk zamurowany obok mojego krzesełka? Inżynier nie dopilnował tego. Całe życie żyłem w napięciu. Tak zawsze wyglądają kulisy tego. Ja sobie zawsze spokojnie spożywam na tym stole. Ubieranka. Będziecie to widzieć na Instagramie niedługo. Wypracowałam koszulę tylko z przodu. A z tyłu nikt nie patrzy. Chciałem wam coś pokazać, bo przestawiłem ten zegar. Dużo youtuberów zawsze nagrywają, mówią, wow, wstaję o 5, wstaję o 6. A przecież można przestawić to. Jest 6:55. Zdążyłem zrobić żonie kawę, więc to powinien być dobry dzień. O, jakie piękne filiżance. Pakowanko. Fajne buty. Okay. Ten moment, który zawsze mnie ekscytuje w podróży. Jak to mówią, złote, a skromne. Jest tu skromnie i ładnie. Tu jest ten sam właściciel co Monopolu, w którym ostatnio byliśmy. To jest Monika, kolekcjonerka, mecenas. Mecenaska? Mecenaska. Sztuki, jak to się nazywa? Feminatywy? Skromny hall. Tu się wchodzi, jak macie jakiś interes, to tam drzwiczki, tu wchodzimy do środka. Piękna lampa. Tu sobie śpimy. Od niedawna się wprowadziliśmy, także spokojnie. I tu jest malutka, bo malutka, ale łazienka o kubaturze większej niż mieszkanie. Czy jest tu widok przez okno? Oczywiście, że jest widok przez okno. Tu jest Warszawa. Hej, Warszawa. Maja mówi... O, to mogę być jak Freeze. On też ma takie apartamenty zawsze. Tak jest oczywiście codziennie w naszym życiu. Szukujemy miejsca, żeby zjeść. Są różne kryteria. Żadne na razie nie jest spełnione. Ale wszędzie było pełno ludzi w tych restauracjach. W Krakowie też jest pełno przecież. Ja chciałem iść do Kebab Max. No ale niektórzy mają zbyt wyrafinowane podniebienie. O Jezu, ale byliśmy w wspaniałej restauracji. Byliśmy wspaniałej, to prawda? Jak ona się nazywała? Casino Royale? Soul Kitchen. Właśnie. Soul Kitchen. Super, była pyszne jedzenie. Pyszne jedzenie. Pan palił kaczkę na naszych oczach, to było super. W sensie nie z pierza, żeby z niej zedrzeć to, tylko już była martwa. I przyrządzał, taka była pikąca. Monika jak zwykle już mówi, super, zrelaksuje się, już jest koniec tego dnia, mój dzień się dopiero zaczyna. Dzień zwykłego szarego robotnika w osie. Nie królowej os, tylko z szarego robotnika. Będę montował film na YouTube o osobistej stylistki na tym laptopie. Że A, jesteś wiceprezesem. Jestem success director. B. Bo byliśmy na śniadaniu z Moniką. Było bardzo dużo panów, którzy mieli Rolexy i bardzo dużo mięśni i żelu. Ale ja się nie boję, bo ja mam swoje Casio, prawda? Ładnie tam było. Futkoma mam. Futkoma. Piękny jest ten hotel. Piękny, piękny, piękny. Piękny jest. Piękna obsługa. No jest super obsługa. Jest. Chyba nie byłem w tak ładnym hotelu jeszcze nigdy. Niech to świadczy o tym hotelu, że tu jest... Szczotka, to jest chyba do butów, co nie? Bo jest szyję, tak. Shoe shine, glow, sponge, chyba jesteśmy już.
Tak, zamykam o 16. Jest to absolutnie ostatni moment. Zachwycam się teraz. Galerie są zawsze takie trochę onieśmielające, nie? Że nie można głośno mówić. Ani to nie. Prawda. Także cichutko. Cichutko. W każdym razie to jest to. Zabieramy do domu jakoś. Jeszcze nie wiadomo jak, bo się nie zmieści do samochodu, a ja tu zostaję. Piękna tu jest ta instalacja. Piękne światło ma. Jeszcze super jest to, że jest cień tej pracy stoi na własnym podejście. Cały ten cykl, który jest na wystawie, jest dla mnie dość młodym cyklem, ma około 1,5 roku, czyli jest to, można powiedzieć, dość świeży, taki klucz wizualny, jakim się poruszam. Cała idea, jakby, która stoi za tą wystawą, czy w ogóle za tymi rzeźbami. Pamiętam, że realizowałem wtedy rzeźbę do hotelu, to była dość duża, 6-metrowa realizacja i z tego projektu stało mi bardzo dużo ścinek, takich odpadów, które pozostały po wycięciu jakby właściwej pracy. Różnica między nią a właściwą rzeźbą to tylko szczęście, że jakby w procesie tworzenia rzeźby, jeżeli zabieramy materię z bloku kamiennego, czy z drewna, czy z marmuru, to między tą materią, która zostaje jako obiekt, jako rzeźba, jako zjawisko, a tą, która odpada, w zasadzie nie ma formalnej różnicy. Jedyną różnicą jest tylko szczęście. Czasem te 0,5 centymetra sprawia, że coś staje się dziełem albo nie. Więc mając te odpady, miałem w sobie jakieś takie pokłady nostalgii, że te resztki po prostu nie miały wystarczającego szczęścia, żeby zaistnieć. Więc wszystkie te prace na wystawie są zrobione z odpadów po rzeźbach. Zbierając te odpady, zacząłem myśleć, że może jest jeszcze nadzieja dla tych resztek, może jest jeszcze nadzieja dla tych odpadów na stworzenie nowej opowieści, na stworzenie nowej formy. Niezłe, ja się nie spodziewałem takiego przekazu w ogóle, wiesz. No też zobaczyć, że te preteksty powstawania tych prac były zupełnie różne. Czasem to jest punkt właśnie spotkania, czasem to jest punkt przesunięcia. Niejednokrotnie to jest, jak na przykład w tej pracy, światło, które powstaje między dwoma elementami, które sprawia, że widać, jak bardzo te elementy do siebie nie pasują. Jest jakieś takie pragnienie, żeby ten element znowu wrócił do jakiejś takiej całości, ale jakby idea właśnie jest taka, że tej całości nie ma, że tą pracę się rozpatruje właśnie w kontekście wszystkich świateł i wszystkiego, czego w niej nie widzimy. Teraz tak powiesz, i spośród najlepszych jest ta! Czy będzie ten sam kłopot, który był z obrazem? Nie, ona się zmieści. Ona się zmieści. Nasze auto już nigdy nie będzie takie samo po tamtym obrazie. Nie no, wygląda, wiesz. Jest bezpiecznie. Jak jeszcze byśmy z tego zrobili sztukę, to już było takie perpetuum mobile. Jeszcze część dokładnie, ale też może się tak opierać. Jasne. To... Tak myślałem, że to jest ten moment, w którym to musi się zmieścić tu. Jak wiadomo, to jest niemożliwe fizycznie. Myślicie, że ta rzeźba za wiele tysięcy złotych może wystawać, jak pojedziemy? Chyba nie będzie problem. Celem tej podróży było przywiezienie tej rzeźby, tej oto misternie zapakowanej. Jedyny problem jest, że właśnie poprzez ten profesjonalny pakunek nie wiadomo, gdzie się kończy pakunek, a gdzie rzeźba. Co ciekawe, ideą rzeźby samej w sobie jest to, że ona powstała ze skrawków innych rzeźb, tak? Tak. A my teraz, kontynuując tę ideę, chyba zrobimy rzeźbę z samego opakowania tych pakunków, tej rzeźby, z której to powstało. Widać kształty już i powoli. Kolory. I kolory powoli. Ładnie jednym, tylko 3 dniach. Jest już z nami, jest nasz konik morski. Piękna jest, ale jest bardzo ładna, naprawdę. Nowoczesna, konik morski. No tak. Piękna jest.